Cześć, tu Grasiu. Witam w drugim odcinku mojego wideobloga z Tajlandii. Dzięki za pozytywny feedback pod pierwszym filmikiem. Na pytania zadane w komentarzach będę odpowiadał następnym razem, tak więc dalej możecie je zadawać. A dzisiaj opowiem Wam o Maipenrai, czyli czymś, co podsumowuje to, jaki jest styl bycia i patrzenia na świat w Tajlandii. Maipenrai znaczy coś, co niedosłownie można by przetłumaczyć jako nie ma sprawy, nic się nie stało. Jeżeli tutaj ktoś się potknie i rozerze sobie skórę na kolanie, mówi Maipenrai. Jeżeli ktoś spóźni się na samolot i ucieknie, Maipenrai. Nawet jak jest skutka samochodowa, zderzysz się z kimś innym, rozbijesz samochód, Maipenrai. I jest to taka filozofia, której ja musiałem się uczyć przez jakiś rozwój osobisty, mental game, takie sprawy. A tu jest ona powszechna. To, co stało się 5 minut temu, już teraz nie ma znaczenia. Denerwowanie się na to, czy złoszczenie się, to jest tak jak złoszczenie się na to, że świeci słońce, czy pada deszcz. Nie mamy na to wpływu, może to tylko na nas negatywnie wpłynąć. I pamiętam, miałem taką sytuację, jak na blogu gdzieś w kwietniu czy w maju opisałem sytuację, jak po rozbiciu Porszaka stwierdziłem, że nic się nie stało. Różne osoby mi tłumaczyły, no bo pytałem kogoś, masz taki samochód? Nie masz. Ja też nie mam. No to mamy identyczną sytuację. I czy to wtedy w komentarzach, czy też po prostu w rozmowach z znajomi, tłumaczyli mi, że nie, że istnieje coś takiego jak stan straty i stan porównania do tego, co było przed chwilą. Pamiętam, jak siedziałem w 8 osób przy stole i tłumaczyłem to i 7 osób dookoła mi mówiło, że jestem dziwny i tak się nie da patrzeć na świat. A ja zawsze uważałem, że nie wiem, jak ktoś ci ukradnie Mercedesa S-klasę, to jest powód do bycia zajebiście szczęśliwym. Mówimy teraz o kwestiach materialnych. No, kradzież samochodu to jest kwestia materialna. I jeżeli miałeś Mercedesa S-klasę, to znaczy, że dalej jesteś w jednym promilu najbardziej zamożnych ludzi na świecie, więc to, że ktoś ci ukradł S-klasę, to jest coś, czego powinno się cieszyć. Jakby ci nie ukradli, też to jest powód do cieszenia się. Nie mówię, że to, że ci ukradną, to jest dobre. Ale dalej jest to zarąbista sytuacja. I tutaj mają tak wszyscy, nie dlatego, że się nauczyli, czy są dziwni jak ja w Europie, tylko to jest powszechne. Tu będzie w drugą stronę. Jak ktoś, kto jest w jednym promilu najbogatszych ludzi na świecie, będzie miał zły humor, bo mu ukradli samochód, zamiast powiedzieć Maipenrai, to będzie 7 osób przy stole, które będzie twierdziło, że on jest nienormalny, na 8, a nie na 8. Naprawdę, dopóki tutaj nie zabiją ci przyjaciela, czy ci rączki nie upierdoli, to Maipenrai. I to Maipenrai wpływa na różne aspekty życia. Jeden to jest taki, że nie ocenia się tu innych. Coś, co mi się zawsze podobało, że żyj i daj żyć innym, to nie łamiesz wolności innych, to rób co chcesz. Mnie się znajomy spytał w rozmowie na Skype'ie, czy tu w Tajlandii jest dużo dziwaków. Ja stwierdziłem z zadowoleniem, było takie przyjemne uczucie, że mi się już przestawiło, bo ja stwierdziłem, że to jest w ogóle źle postawione pytanie. Co to jest dziwak? Są to osoby, które jakby ten znajomy zobaczył jakieś, nie wiem, zdjęcia czy filmiki z Tajlandii, uznałby ich za właśnie dziwnych czy poświrowanych. Ale to jest tak, że każdy robi sobie co chce. Co mnie tam obchodzi? Co kto inny myśli, w co wierzy, co uważa? Jest to strasznie fajne. Ale są też aspekty życia, na które Maipenrai wpływa trochę negatywnie. I przykładem takim jest punktualność. Ja sam nie jestem specjalnie punktualną osobą, a wręcz odwrotnie, w zachodzie, w Polsce, to się mnie znajomi pytali,
jak się umawiałem na 17, czy to jest naprawdę 17, 17 na Grasia. A tutaj podejrzewam, że niektóre osoby, które mnie znają, poskładają się teraz ze śmiechu, to jestem delikatnie spinającym się i absolutnie punktualnym mistrzem ogaru. Bo jak wstaję, się mówi między 13 a 14, to 15.30 go jeszcze nie będzie. Zdarzają się nawet takie sytuacje, że umawiasz się, że ktoś przyjdzie do ciebie na kolację na 17, spodziewasz się go o 19 w domu, ta osoba w ogóle się nie odzywa tego dnia, następnego po południu dzwoni, może byśmy się spotkali na kolację. No, tutaj nie ma tak, że stało się z tego powodu coś złego. No, nie przyszła ta osoba na kolację, to zjadłeś z kimś innym, z rodziną, z osobą poznaną 3 minuty temu. Podtajowie są tak otwarci, że mogą do domu zaprosić kogoś, kogo minęli przez przypadek na ulicy i uśmiechnęli się do siebie. Chciałbym zwrócić uwagę, że mimo tego braku punktualności i spinania się, to nie jest tak, że tutaj nic się nie dzieje, czy nic się nie udaje zorganizować. Ja byłem na początku zaskoczony, bo nie mogłem zrozumieć, jak to się dzieje, że oni budują miasta, budują drogi. Tutaj kumpel mówił, że 26-piętrowy elegancki wieżowiec, który budowali koło miejsca, gdzie on mieszka, to postawili w 5 miesięcy, 6 miesiąc to było wykończenie, wnoszenie mebli i tak dalej, i po pół roku w takim wyrąbistym, eleganckim wieżowcu już mieszkali ludzie. Tutaj budują trzeci poziom autostrady, w sensie, że jest droga, nad nią jakiś wiadukt, budują trzeci wiadukt, to podobno powstaje w rok, dwa. I te rzeczy jako sobie przeczą, tym stwierdziłem, że to musi być tak, że oni tutaj, po pierwsze, ten brak punktualności w jakichś towarzyskich czy mało ważnych sprawach dużo bardziej stosują niż przy czymś istotnym, a po drugie, to jest tak, że jak coś się stanie, właśnie potem dwa dni na to narzekać, to oni robią. Oni się nie przejmują, że coś się stało złego. Oni myślą naprawdę do przodu, jak to naprawić, jak to poprawić. Jest przez to dużo wyższa efektywność pracy. Też tych rzeczy ja się musiałem uczyć właśnie z psychologii sportowej czy jakiejś innej motywacyjnej. A u nich to jest norma. Tutaj Tajowie często przychodzą do pracy na godzinę, na którą chcą, ale potem siedzą i to 8 godzin robią, a nie ma pracy od 9 do 17, ale skupiającej się głównie na tym, żeby sobie zaparzyć kawkę i zrobić 7 przerw. Skąd to dokładnie wynika? Jakieś moje takie inne przemyślenia na ten temat, to może z następnym razem, kiedyś jak będę robił odcinek o buddyzmie, medytacji i takiej wschodniej filozofii. A dzisiaj jeszcze w ramach bonusu przejdę się po tutaj takim hotelu, może bardziej ośrodku, w którym mieszkam, i pokażę Wam, jak to wygląda. To tutaj jakieś wyrąbane drzewo. Za nim widać jakieś patio i tak dalej, ale to może tam przejdę na końcu. A póki co to przejdę się po tym czymś, co wygląda jak jakiś ogród botaniczny, który w Europie to byłby zamknięty tylko do zwiedzania, a tutaj jest po prostu hotelem. Lobby z kanapkami, recepcja, restauracja, choć nigdy tutaj nie jadam, ja zawsze wychodzę jeść na miasto. To jest po prostu ciekawsze, poznaje się ludzi i jakieś lokalne klimaty. Jakiś domek, plac zabaw dla dzieci. Domek na drzewie. Początkowo chciałem odcinek bloga nagrać stamtąd, ale stwierdziłem, że tak właściwie to po prostu nic nie widać, lepiej go się ogląda z zewnątrz.
tutaj jakieś samochody na parkingu. Niesamowicie się przyjemnie w takim miejscu mieszka. Ono jest delikatnie na obrzeżach Sisaket, czyli miasteczka, w którym aktualnie się znajduję. I przekonałem się, że znajdowanie takich hotelów poza centrum jest bardzo dobrą opcją, bo czy przejść się na piechotę, czy złapać jakiegoś tuk-tuka, czyli taki trzykołowy motorower z paką, który podwiezie za 2 zł, to jest żaden problem. A są to właśnie dużo przyjemniejsze, takie pełne natury miejsca. A nie po prostu wieżowce z pokojami. Tam jest patio ze stolikami. Właściwie ze stolikiem i z krzesełkami. Gra jakaś muzyczka z głośnika. Basen z prysznicami, saunami, parasolkami. Kolejny daszek jakiś do posiedzenia. I na koniec pokażę jeszcze mój pokój, który mam. Jest to pokój dwuosobowy z dwoma łóżkami. Taki po prostu tutaj był wolny. Numer 104. I tutaj będzie zaraz zagadka. Ile taki pokój i pobyt w takim pełnym natury i przydającym basen miejscu może kosztować? Delikatny bałagan. Na jednym łóżku mam rozwalone rzeczy. Na drugim sypiam. Lustro. Telewizor. Jakaś tam lodówka, miejsce do pracy. Klimatyzacja, bardzo porządna, dobrze działająca. Duża łazienka. No, to odpowiedź na zagadkę jest taka, że mieszkanie w takim hotelu kosztuje 40 zł za noc. I to bez dyskutowania cen. A podejrzewam, czyli jakby się tu podzielić na dwie osoby, to 600 zł miesięcznie. Mieszkanie z codziennym sprzątaniem, ścieleniem i świeżym ręczniczkiem. A jakby dogadać właśnie cenę na, za miesiąc, to pewnie byłaby o połowę niższa. Czyli za 300 zł takie mieszkanie. Drugie 300 jedzenie i można sobie żyć jak król. Ale o tym to już którymś kolejnym razem. Trzymajcie się. Na razie.